Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Wilna. Jestem na ulicy Dominicano. Tam na wprost. Stamtąd właśnie przyszłam od ostrej bramy i teraz chciałabym krótko pokazać, jak się idzie do kościoła Świętego Ducha, czyli z tamtej ulicy idziemy tu i tam prosto. Ten duży kościół to jest kościół Świętego Ducha. O, kościół polski, gdzie dawniej znajdował się obraz Jezusa Miłosiernego, oryginalny, który namalowała święta siostra Faustyna. Po jakim czasie biskup Wileński przeniósł obraz obok do kaplicy Miłosierdzia, tak zwana kaplica litewska, gdzie posługują siostry od Jezusa Miłosiernego, a założycielem tego zakonu drugiego jest błogosławiony Michał Sopoćko, spowiednik świętej siostry Faustyny. I teraz chciałam pokazać, gdzie się znajduje ta kaplica z cudownym obrazem, że jest obok kościoła Świętego Ducha, żeby jak kto przyjdzie do kościoła Świętego Ducha, żeby jednak nie wracał się, tylko poszedł uliczką kawałek, bo zaraz jest ta kaplica. Serdecznie zapraszam. O, tu jest wejście do kościoła Świętego Ducha. Tam nawet jest tablica, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II 5 września się spotkał, 93 rok. I zobaczcie, jaki mur to jest. I tak od razu się idzie kawałek i tam widać jest flaga litewska i wystaje taki ceglany właśnie budynek, to jest kaplica Miłosierdzia Bożego, gdzie się znajduje oryginalny obraz, gdzie siostra Faustyna go przed nim się nawet popłakała. Obraz, kaplica cudownego obrazu Miłosierdzia Bożego. A płakała dlatego, że powiedziała: Panie Jezu, któż Cię piękny namaluje, jaki jesteś. I co jeszcze? Tu, właśnie tu jest kaplica, gdzie całą noc, całą dobę znajduje się właśnie adoracja Miłosierdzia, adoracja Pana Jezusa. A tam się idzie dalej do katedry. A nam jest Kościół Świętego Ducha. A tu właśnie całą noc, całą dobę jest na... I w tym właśnie tu warto przed obrazem, który siostra Faustyna widziała, podawała wskazówki, jak malować malarzowi w Wilnie. Tu właśnie za posłuszeństwem, gdzie przybyła siostra Faustyna, powstał obraz, pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego, gdzie właśnie znajduje się w chwili obecnej w tej kaplicy.
Dlatego jak będziecie w Wilnie, warto, żeby tu być i tu przed tym obrazem się pomodlić. Niech Pan Bóg błogosławi z tego miejsca nie tylko Litwę, ale i Polaków i cały świat. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Szczęść Boże i zapraszam do Wilna. Jest to przepiękne miasto, w którym warto być, nawiedzić Ostrą Bramę i Kaplicę Miłosierdzia Bożego. Stale się ciągle wraca. Tu się zaczęła historia. Właściwie historia mojego życia, mojego dzieciństwa. Tu wzrastałam przy Matce Bożej Miłosierdzia. Jeszcze był ZSRL. Szczęść Boże.